Królowa siedzi przy stole. Jest lekko zaniepokojona, czeka na posiłek. Czy to na pewno była dobra decyzja? O, już są! Mężczyzna w białym fartułu stawia przed nią duży półmisek. Co to to licha jest? Wygląda jak wielkie, pomidorowe, parujące bajoro z wyspami mozzarelli i zielonymi liśćmi tu i ówdzie? Skoro powiedziało się a, trzeba jednak powiedzieć też B. Drżącymi palcami chwyta za puchaty brzeg. Ach, tylko ostrożnie, żeby nie poplamić sukni. Bierze pierwszy kęs. Intensywny smak pomidorów eksploduje w jej ustach. W połowie dania orientuje się, że nie przystoi jeść tak szybko. Nie może jednak przestać. Już wie, że choćby dla tej jednej rzeczy będzie tu wracać. Jesteśmy dziś w Neapolu i obserwujemy historyczny moment: Powstanie pizzy Margerity. Na dzień dobry. Słuchasz podcastu? Pożywka. Ja nazywam się Dominika Zakrocka i opowiadam o jedzeniu. Królową w naszej historii jest Małgorzata Sabaucka, która akurat przybyła do Neapolu. Mamy 21 maja 1889 roku, a mężczyzną w białym fartuchu jest pizzaiolo, czyli Raffaele Esposito. Czy ta scena rzeczywiście miała miejsce? Jest to prawdopodobne. Na jej rzecz przemawia fakt, że w pizzerii Esposito do dziś wisi dokument zaświadczający o tym, że Esposito przygotował pizzę dla królowej, a właściwie nie jedną, a trzy. Królowa chciała spróbować lokalnego specjału, chciała zjeść coś innego niż zwykle. Chciała dania ludzi biednych. O jego przygotowanie poproszono więc najsłynniejszego pizzajolo w mieście. Esposito przygotował trzy pizze. pizzę z oliwą, serem i bazylią, pizzę z anchois i pizzę z pomidorami, mozzarellą i bazylią. Ponieważ królowej najbardziej smagowała pizza w kolorach włoskiej flagi, to się fortunnie złożyło, prawda? Więc na jej cześć Esposito nazwał pizzę margeritą. Ale Zgodnie ze wspomnianym wiszącym w pizzerii dokumentem, Królowej w równej mierze smakowały wszystkie trzy pizze. Czyżby więc to wykorzystał królewską degustację do sprytnego wypromowania wcześniej już przygotowanego produktu? To bardzo możliwe. Ten odcinek poświęcony pizzy neapolitańskiej to kolejna odsłona z cyklu Autentyczny Problem. W tych podcastach zastanawiam się dlaczego jesteśmy tak mocno przywiązani do tego pojęcia autentyczności i oryginalności i co one właściwie w praktyce oznaczają. Krótko mówiąc, rozbieram popularne dania i składniki z mitów i stereotypów. Przypadek pizzy neapolitańskiej to dobry przykład tego jak bardzo lubimy takie barwne opowieści o początkach potraw. Opowieść królowej, która chciała spróbować dania biedoty, dużo bardziej przemawia do naszej wyobraźni niż mało widowiskowa ale imponująco długa, prawdziwa historia pizzy napolitańskiej, która sięga XVIII wieku i jest historią tych, których nie było stać na nic innego oprócz kawałka placka z dodatkami oraz historią tych, którzy ledwo wiążąc koniec z końcem te pizze wypiekali. My lubimy idealizować tak zwaną włoską cucina povera, czyli tą kuchnię biedną, a przecież ona często była nudna, była powtarzalna. I to, co my dziś uznajemy, za umiłowanie prostoty i wychwalanie pod niebiosa konkretnych składników było w dawnych czasach po prostu koniecznością i wynikało po prostu z biedy, z tego, że na inne składniki nie było Neapolitańczyków stać. Wiele osób myśli o pizzy jako typowo włoskim daniu, które z czasem zdobyło popularność na całym świecie. Muszę niestety zniszczyć wasze złudzenia. Otóż większość Włochów nie lubiła pizzy. Tak, wiem, to jest szok. Ale to prawda. Pizza przez bardzo długi czas była specjałem typowo lokalnym, specjałem typowo neapolitańskim. W XIX wieku podejmowano nawet próby zakładania pizzerii poza Neapolem. Na przykład jeden ze śmiałków postanowił założyć taką pizzerię w Rzymie, ale. Skończyło się to niezbyt dobrze, bo jego bankructwem. Pizzy poza Neapolem nikt nie chciał jeść i tak będzie właściwie aż do II wojny światowej, kiedy uroki pizzy odkryją nie tylko Włosi, ale też Amerykanie i reszta Europejczyków. Na początek warto bowiem by się zastanowić, co my w ogóle uznajemy za pizzę. Samo słowo powoduje problemy, bo nie wiemy dokładnie, jaka jest jego etymologia i właściwie każdy lingwista ma swoją własną teorię na ten temat. W języku włoskim pizza miała i ma wiele znaczeń. Mogła na przykład oznaczać danie, które jest po prostu płaskie, albo konkretny rodzaj sera. Podobno można nawet użyć słowa pizza na określenie osoby. Jeśli powiemy o kimś, co za pizza! Będzie to oznaczało, że mamy do czynienia z wyjątkowo nudną, płaską jak pizza, osobą. Oczywiście możemy uznać, że w gruncie rzeczy pizza to po prostu płaskie ciasto z dodatkami, pieczone na ogniu, a wtedy jej korzeni moglibyśmy szukać w naprawdę zamierzchłych czasach, biorąc pod uwagę wszystkie różnego rodzaju podpłomyki, które w historii kulinariów się pojawiały. My jednak dzisiaj skupiamy się na pizzy neapolitańskiej, czyli charakterystycznym cieście z określonymi dodatkami, na pizzy, która Stała konkretnie w Neapolu. I tak mówię tutaj, pizzy neapolitańskiej, ale może powinnam powiedzieć po prostu pizzy, bo przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było innej pizzy poza neapolitańską. Pizza neapolitańska to jest właśnie ten oryginał, to jest tak naprawdę pizza włoska. Dopiero z czasem zaczęły się pojawiać różne inne warianty, wiecie, mamy tam cieniutką, chrupiącą pizzę rzymską, czy deep dish pizza z Chicago, albo Wiele innych, ale jeśli mówimy o korzeniach pizzy, to wszystkie drogi prowadzą do Neapolu. Pizza w dawnym Neapolu była daniem street foodowym i była daniem jedzonym głównie przez ludzi biednych. Powodem Dlatego, że tak dużo było różnych dań street foodowych w Neapolu i właściwie do dziś Neapol z nich słynie, była duża ilość biedoty. Proces napływu ludności wiejskiej do Neapolu zaczął się już w XVI wieku. Na wsiach panował głód, w mieście natomiast można było po pierwsze znaleźć pracę, przynajmniej była taka szansa, a po drugie rząd przynajmniej zapewniał chleb. Liczba ludności zwiększyła się w XVI wieku ze 100 tysięcy do 350 tysięcy. Napol był drugim miejscem w Europie po Paryżu, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, a do tego ich zagęszczenie było bardzo duże. Nic więc dziwnego, że szybko wykształciła się duża grupa tzw. Lazcarii lat zeroni, bezdomnych, niewykształconych, osób bez pracy, a tym samym bez pieniędzy. Sztuka przetrwania często obejmowała handel czymkolwiek stąd też bardzo wielu ulicznych handlarzy, których no, nie było stać na sklep stacjonarny, i oni stali się w Neapolu takim codziennym widokiem, który często był traktowany jako taki lokalny koloryt, między innymi wielu pisarzy czy podróżników pisało o tych handlarzach jako takim specyficznym rysie dla Neapolu. Pisarzem, który w swoim dziele m.in. poruszył temat pizzy, był chociażby Aleksander Dima. Bardzo trafnie zauważył, że pizza tylko z pozoru jest taka prosta, a tak naprawdę jest czymś dużo bardziej skomplikowanym. I o ile Dima był dość ciekawy Neapolu i samej pizzy, o tyle na przykład pisarz Carlo Collodi, czyli autor Pinokia, twierdził, że pizza jest niesmaczna i wręcz obrzydliwa, a jego opis nie pozostawia złudzeń, że raczej nie zrozumiał jej fenomen. Dzisiaj też trochę można w Neapolu poczuć ten klimat. To zdecydowanie nie jest miasto dla każdego. Jest to miasto głośne, brudne. Miasto, w którym co chwilę was ktoś zaczepia, pytając, czy nie chcecie właśnie czegoś kupić. Ale tak jak powiedziałam, to też jest miasto street foodu. Miasto, w którym zjecie bardzo dużo rzeczy, które można po prostu wziąć do ręki i iść z nim na spacer. Na przykład takim jedzeniem są smażone owoce morza, podawane w papierowym rożku, czy właśnie dużo odmian pizzy którą możemy zwinąć i też zjeść po prostu idąc. Pizza i pizzajoli, jakich znamy dzisiaj pojawiają się w połowie XVIII wieku. Samo słowo pizzeria dopiero w połowie XIX, co też pokazuje, jak bardzo wolno rozwijał się w ogóle ten sektor, jeśli chodzi o jedzenie. Pizza miała dwie cechy, które predestynowały ją do tego, by stać się ulubionym daniem biedoty, mianowicie była tania i pożywna. Bardzo dużo ludzi w tamtym czasie nie miało warunków do spania, a co dopiero do gotowania, więc jedzenie na ulicy było najlepszą opcją. Antonio Matocchi w swojej książce Inventing the Pizzeria, History of Pizza Making, King in Naples, która opowiada właśnie historię powstania pizzerii i pizzy w ogóle w Neapolu, przytacza historię pizzajolo, który zawarł umowę z pewną biedną rodziną, mianowicie za drobną opłatą zbierał dla nich resztki zostawione przez gości i na koniec dnia im je oddawał. Musiały one wystarczyć na posiłek dla całej rodziny, jest to jeden z bardzo wielu przykładów tego, jak bardzo zdesperowane były niektóre rodziny w tamtych czasach. Jakie były w ogóle te pierwsze pizze? Składały się z ciasta, sera, pomidorów. Dodawano do nich niewielką ilość oliwy albo tłuszczu wieprzowego. Do tego zioła, często też anszuła albo inne małe rybki. Lub muszle. Te składniki należały do najtańszych i pierwsze pizze to prawdopodobnie odmiany pizzy bianki, czyli pizzy białej, pizzy bez pomidorów, czyli mieliśmy oliwę i ser albo oliwę oregano czosnek. Marinara, czyli pizza z pomidorami, czosnkiem i oregano, miała powstać w latach 30. XVIII wieku. Te pomidory, które wkraczają do włoskiej kuchni, są takim trochę Paradoksem, bo to, co stanie się elementem tożsamości kulturowej Neapolitańczyków, a później też Włochów, no zostało przecież przywiezione z Ameryki. To jest ciekawe, jak wiecie, walczymy o pewną autentyczność, kiedy tak naprawdę nie da się być autentycznym do końca, autentycznym na 100%, ponieważ kuchnia jest dynamiczna, kuchnia się zmienia, no i kuchnia też absorbuje pewne elementy z innych kuchni. Pytanie, jak to się stało, że pomidory w ogóle znaleźli, się na pizzy. Karol Helstowski w książce o historii pizzy wspomina, że powodem mogło być to, że sprzedawcy pizzy chcieli lepiej konkurować ze sprzedawcami makaronu. Ale z kolei inne źródła podają, że pierwszy raz połączenie makaronu i pomidorów wspomniano w 1837 roku, czyli 100 lat później po powstaniu pizzy marynary. Myślę, że tutaj nie dowiemy się tego, co było pierwsze, ani dlaczego pizzajoli postanowili dodawać e, pomidory do pizzy. Była to naprawdę dobra decyzja. Pizza w tamtym czasie nie miała zbyt dobrej opinii. W samym Neapolu zresztą no, jedzono ją często w dni powszednie, po to, żeby zaoszczędzić pieniądze na weekendowy makaron. Był nawet taki specjalny system płacenia z opóźnieniem, czyli jeśli kogoś nie było stać na zapłatę za kawałek pizzy, to mógł ją kupić teraz i zjeść, a Płacić za osiem dni. 18 i XIX wieczne pizzerie były w Neapolu zwykle otwarte od siódmej rano aż do północy. Codziennie, także w niedzielę, ale praca tak naprawdę zaczynała się już o świcie, bo przecież trzeba było przygotować odpowiednie kawałki ciasta, przygotować też wszystkie składniki, które się miały znaleźć na górze pizzy. I tak, pizza na śniadanie nie była wcale takim wyjątkiem. Pizza była w tamtym czasie typowym fast foodem, gotowym w kilka minut. Klienci mogli też podglądać ten proces wypiekania, ponieważ zwykle kuchnia i pomieszczenie do jedzenia były jednakowe i tym samym. Nawet dzisiaj w wielu pizzeriach można to zaobserwować. Ja na przykład bardzo lubię chodzić do pizzerii Nonna w Warszawie, ponieważ to jest bardzo mały, bardzo zatłoczony lokal. No, tam się siedzi ramię przy ramieniu, stolik przy stoliku i do tego bardzo dużą część lokalu zajmuje wielki piec i kontuar, przy którym pizzajoli robią właśnie pizzę. Tam rzeczywiście można ten klimat Neapolu poczuć, a jeśli jesteście ciekawi, gdzie jeszcze lubię jeść pizzę, to koniecznie zerknijcie do mojego top 5 warszawskich pizz, serii. No, jest ich tam ciut więcej, bo jeszcze wypisałam kilka miejsc, do których chodzę troszkę szadziej, ale też je bardzo lubię. Także tam Was też zapraszam na pożywka.pl. Tę moją topkę znajdziecie. Ale wracając do XIX-wiecznej pizzerii w Neapolu, to musimy też pamiętać, że ciasto na pizzę było przez pizzajolo przygotowywane dzień wcześniej, żeby zdążyło wyrosnąć. Więc tak naprawdę to była nieustanna praca, bo oni nie dość, że musieli tę pizzę wydawać na bieżąco, to jeszcze musieli przygotować ciasto na następny dzień, no a później od samego rana, od świtu, znowu się w tej pizzerii pojawić. Nie powinno więc nas dziwić, że dla wielu pizzajolo tak naprawdę pizzajolo seria była zarówno domem, jak i miejscem pracy. Aż do lat 30. XX wieku pizza była sprzedawana na kawałki przy wejściu do pizzerii. Jedzono ją na śniadanie, często na obiad i na kolację. Ucieczką od nudy było kupowanie pizzy z różnymi składnikami. Dla wielu osób to było tak naprawdę jedyne urozmaicenie w ich codziennej diecie. Sami pizzajoli, mimo tego, że wykonywali bardzo ciężką i bardzo potrzebną pracę, byli na samym dole hierarchii sprzedawców jedzenia razem ze sprzedawcami makaronu, czy sprzedawcami owoców na ulicznych stoiskach. Wyżej w hierarchii byli na przykład rzeźnicy, właściciele sklepów z winem i tratori, czy kawiarze. Pizzaioli nie mieli nawet własnej gildii, o prawach pracowniczych w tamtych czasach no, nikt nawet nie myślał, więc oni pracowali codziennie, ale byli też wdzięczni za to, że w ogóle pracę mają, bo gorsze niż bycie najniżej w hierarchii sprzedawców jedzenia było życie w ogóle poza nią, a w tamtych czasach że braków nie brakowało. Pizzaiolo wykonywał tę samą pracę często przez całe życie. A pizzerie potem dziedziczyły jego dzieci, bracia albo najbardziej lojalny pracownik. Są w Neapolu całe rodziny pizzajoli, które od pokoleń robią pizzę. Z takiej rodziny pochodzi na przykład słynny Gino Sorbillo, czyli pizzowy celebryta, który prowadzi jedną z najbardziej znanych pizzerii w Neapolu, do której zawsze, ale to zawsze, ustawiają się długie kolejki. Samo założenie pizzerii w XIX wieku nie było wcale takie łatwe. Pizzeria musiała bowiem być w dobrej lokalizacji, no żeby mieć dużo klientów. Poza tym stworzenie takiej pizzerii oznaczało stworzenie całej infrastruktury z piecem, z kominem, co z kolei pociągało za sobą konieczność uzyskania zgód od miasta i od sąsiadów, którzy często w obawie przed pożarem nawet zgłaszali pizzerię, żeby zostały sprawdzone. Ta sama otoczka sprawiała, że w historii konkretnych pizzerii częściej zmieniają się właściciele niż lokalizacja samej pizzerii. Dlatego to, że pizzeria jest danymi miejscu od wielu, wielu lat i właściciele się tym chwalą, Wcale nie musi oznaczać, że tak samo długo urzęduje tam konkretna rodzina. Jednym z najsławniejszych w pizzajoli był wspominany już Rafaele Esposito, któremu mamy ponoć zawdzięczać wymyślenie pizzy margarity. Możemy jednak z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że ten bazowy rodzaj pizzy znany był już dużo wcześniej. Matocci twierdzi, że zasługą Esposito było nie tyle wymyślenie pizzy, Ile nazwy i sprytne powiązanie jej z królową oraz kolorami włoskiej flagi. Musicie przyznać, że to było całkiem mądre. Na długo przed słynną degustacją w pałacu Capodimonte Esposito wywiesił na swojej pizzerii, dziś pizzerii Brandi, szyld Pizzeria Królowej Włoch. Na początku powiedziałam Wam o tym, że prawdopodobnie ta historia z Królową Małgorzatą rzeczywiście miała miejsce, ponieważ Esposito miał w swojej pizzerii dokument poświadczający, że ta degustacja się rzeczywiście odbyła. Ale niestety czas rozstać się także z tym złudzeniem. Badacz Zakary Nowak rozłożył na czynniki pierwsze tę historię powstania pizzy Margerity, ten pierwszy mit, no i okazało się, że jest w nim bardzo wiele luk. Nowak bardzo dokładnie zbadał dokument, który wisi do dzisiaj w pizzeria Brandi i porównał go z innymi tego typu dokumentami. Zbyt wiele rzeczy mu się nie zgadzało, żeby można było uznać go za prawdziwy. W związku z tym powstała teoria, że prawdopodobnie bracia Brandi, którzy zajęli się pizzerią i mieli nad nią pieczę w latach 30 XX wieku podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego, sfingowali ten dokument. Dlatego no używa tutaj określenia fake lore, zamiast Folklor, czyli bazując na pewnych elementach folkloru, takich jak to, że królowa postanawia spróbować jedzenia swoich poddanych i jest nim zachwycona, tworzymy pewien mit, który niesie się dalej i który jest później uznawany za prawdę. Wydawałoby się więc, że dzięki Esposito pizza powinna szybko stać się no, przynajmniej narodowym hitem. Biorąc pod uwagę to, że odwoływała się do królowej, miała kolory włoskiej flagi, nic nie powinno stać na przeszkodzie, żeby z Zawojowała całe Włochy, ale nic z tego. Rozpowszechnienie pizzy we Włoszech wcale nie było takie proste. Na Apolu korzystano przede wszystkim z lokalnych składników, z tego co było pod ręką, więc odtworzenie tej pizzy gdzie indziej było pewnym wyzwaniem. Biorąc też pod uwagę to, jak wyjątkowe są pomidory, które rosną na wulkanicznej glebie w okolicach Neapolu, czy mozzarella z bawolego mleka, które też jest pozyskiwane z bawołów, które hoduje się właśnie w okolicy Neapolu, no to możemy dojść do wniosku, że to wcale nie jest takie proste, żeby taką typowo neapolitańską pizzę przenieść poza ten obszar. Największą popularność pizza zdobyła po II wojnie światowej. Dopiero w XIX wieku Esposito częstuje królową Małgorzatę pizzą w kolorze flagi i dopiero po II wojnie światowej, czyli ponad pół wieku później, pizza zaczyna stopniowo zdobywać popularność. Dlaczego w ogóle ona tę popularność zdobyła? Podobno Amerykanie i Brytyjczycy, którzy w okresie wojny przebywali w okolicach Neapolu, bardzo mocno się do tego przyczynili, ponieważ pytali o to lokalne danie w innych częściach Włoch. Zaintrygowani restauratorzy wprowadzali je więc do swoich menu. Poza tym w latach 50. i 60. dużo Włochów emigrowało z południa w inne regiony Włoch i przynieśli ze sobą też specjał ze swojej kuchni. Nie możemy też pominąć roli turystów, którzy zaczęli odwiedzać Neapol i doceniać tamtejszą kuchnię, w tym Przede wszystkim pizzę. Są też takie teorie, że Włochom pomogli odkryć Skarb Narodowy Amerykanie. Pierwsza restauracja w Nowym Jorku, pierwsza pizzeria powstała w 1905 roku i ponoć żołnierze, właśnie podczas II wojny światowej, przybywający z Ameryki do Włoch, mieli rozkochać Włochów w czymś, co było bardzo długo ich lokalnym, niedocenianym przysmakiem. Dla Amerykanów pizza przez długi czas była po prostu ciekawym jedzeniem etnicznym. Jedzeniem małej społeczności, która w Stanach mieszkała. Ale po wojnie zakładano też coraz więcej pizzerii skierowanych do rodzin, miejsc, w których można było przyjść po prostu z całą rodziną, usiąść i zjeść niedzielny obiad, a nie takich ciemnych i małych lokali, w których pizzę często jadło się na stojąco. Do tego autorzy książek kucharskich w Ameryce promowali pizzę jako łatwą przekąskę do zrobienia w domu. I kiedy tylko pizza zaczęła się robić trochę bardziej popularna, to stało się nieuniknione. Powstały pierwsze sieciowe pizzerie, takie jak na przykład Pizza Hut czy Domino's. W latach 50. natomiast powstała pizza mrożona. Wiązało się to między innymi z taką modą na wygodne jedzenie i też modą na jedzenie innych kultur. Z jednej strony mieliśmy większą otwartość i taką chęć poznania nowych smaków, a z drugiej pomagała w tym zdecydowanie lepsza dystrybucja i oczywiście reklamy. Pizza w Ameryce przyszła taką drogę od e, wcześniejszej niechęci przez improwizację i dopasowanie tej pizzy do potrzeb Amerykanów, a na koniec teraz mamy znowu powrót do tej pizzy takiej autentycznej, czyli ten wielki trend, jakim jest właśnie pizza napoletana. Z czasem pizzerie stały się tym, czym były w Neapolu, czyli miejscem towarzyskich spotkań. To były miejsca niezobowiązujące, miejsca adresowane głównie do młodych ludzi, Czym dużą zasługę miała też popkultura w takim ich wykreowaniu. Z drugiej strony, pizza stała się też po prostu symbolem kultury włoskiej i Jednym ze stereotypów z nią związanych. A propos właśnie tych młodych ludzi, którzy chodzili do pizzerii, bo to było dobre miejsce na spotkanie z przyjaciółmi, przypomnijcie sobie taką scenę z serialu Genialna Przyjaciółka serialu na podstawie książki Eleny Ferrante, której właśnie nasi bohaterowie grupa młodych ludzi wybierają się do pizzerii, żeby się pośmiać, żeby spędzić razem czas nad pysznym plackiem. Amerykanie natomiast często nazywali pizzę, zwłaszcza w tych początkach, w Ameryce, pizza pie. Tym samym trochę nawiązując do korzeni pizzy i odwołując się do włoskiej tradycji, w której często o pizzy mówiło się wręcz torta. Amerykanie mają więc sporą zasługę w tym, że pizza dzisiaj jest dla Włochów ważnym elementem tożsamości kulturowej. Antropolożka Agehananda Bharati w latach 70. XX wieku sformułowała nawet taki termin efekt pizzy. Chodziło w nim o to, że element ten, Kultury, który był w niej raczej nieistotny, został przeniesiony, wyeksportowany do innego kraju, w którym zyskiwał niesamowitą popularność i cieszył się dużą estymą. I w związku z tym, w kraju swojego pochodzenia, nagle zaczynano mu się przyglądać i stwierdzać, że to, co uznawaliśmy wcześniej za oczywistość, jest czymś bardzo cennym. To jest dokładnie to, co się stało z pizzą. W związku z tą ekspansją, a właściwie w związku z różnymi wariacjami na temat pizzy, dodawaniem do niej składników takich jak ananas, od których neapolitańczykom włos jeży się na głowie, powstał pomysł, żeby to dziedzictwo spróbować jakoś ochronić. Ostatecznym powodem obuszenia Neapolitańczyków i takim wiecie, koniec. Wystarczy, była pizza mrożona i pizza taka gotowa do odgrzania, sprzedawana w supermarketach i właśnie przeciwko takiemu traktowaniu pizzy wystąpił pizzajolo Antonio Paczek, który stwierdził, że czas na założenie stowarzyszenia, które określi zasady wypiekania pizzy poletany i stworzy pewien kanon. Jak podkreślają znawcy tematu, sieciówkowe pizzerie wprawdzie pizzę rozpowszechniły na świecie, sprawiły, że stała się bardzo popularna, poprawiły jej pozycję na arenie międzynarodowej, ale za to pogorszyły pozycję pizzajolo. No bo właściwie pizzajolo, czyli człowiek, który znał się na swoim fachu, który potrafił zrobić pizzę od zera, stał się trochę w sieciówkach niepotrzebny. Zwłaszcza, że większość tych pizz była robiona maszynowo i tak naprawdę nawet jeśli stał tam ktoś, kto rękami rozciągał ten plac, który finalnie stawał się pizzą, no to on bardzo wielu rzeczy o pieczeniu pizzy, o wyrabianiu tego ciasta, o tej jej specyfice po prostu nie wiedział. Z czasem powstały więc dwa główne stowarzyszenia. Pierwsze stowarzyszenie to wyracze pizza Napoletana, powstałe w latach 80. i założone przez samych wytwórców pizzy, czyli pizzajoli. To stowarzyszenie miało w założeniu skupiać się przede wszystkim na samej pizzy i na skodyfikowaniu tego, jak taka prawdziwa pizza napoletana ma wyglądać. Nazwa tego stowarzyszenia w tłumaczeniu to po prostu stowarzyszenie prawdziwej pizzy napoletany, co też pokazuje, czym ono miało się zajmować. Drugie stowarzyszenie powstałe w latach 90. to stowarzyszenie asocjacyjne pizzy. Pizzaioli Napoletani. Tutaj też już po samej nazwie można wnioskować, że to stowarzyszenie zdecydowanie bardziej opierało się na ludziach, na ochronie pizzaioli. Od samego początku te stowarzyszenia działają razem, chociaż zdecydowanie większą sławą cieszy się to Stowarzyszenie Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej, bo to ono przyznaje odpowiednie certyfikaty i to ono też stworzyło regulacje dotyczące tego, jak zrobić prawdziwą pizzę. Po co nam w ogóle takie twory, jak tego typu stowarzyszenia? Przede wszystkim w końcu ktoś spisał tradycję, która była przekazywana w sposób ustny. To jest taka pewna kodyfikacja, która sprawia, że mamy jasność, co jest pizzą neapolitańską, a co nie. I też dzięki temu możliwa jest edukacja na skalę światową. Celem stowarzyszeń była ochrona pizzy neapolitańskiej, tej oryginalnej i promowania jej jako standardu, wyznacznika, zgodnie z którym powinny być oceniane wszystkie inne. To, co najbardziej irytowało założycieli stowarzyszeń, to była właśnie ta standaryzacja, to uśrednienie też, jeśli chodzi o jakość pizzy. To ciekawe, bo oznaczałoby, że pizza w pizzy Hat na całym świecie na przykład jest mniej więcej taka sama. A otóż nic bardziej mylnego. Pizza Hat bowiem należy do sieciówek, które zawsze mają taki rys lokalności. Na przykład w Polsce swego czasu była pizza z kiełbasą i kieszoną kapustą. Oczywiście tutaj pojawia się od razu pytanie, na ile to jest kwestia odpowiadania na potrzeby ludzi mieszkających w danym miejscu, a na ile pewne wyobrażenie stereotyp o lokalnej kuchni. Natomiast ta pizza sieciówkowa zachowała ideę w miarę taniego, dostępnego posiłku. Posiłku też na tyle taniego, że mogli sobie na niego pozwolić młodzi ludzie. Dodatkowo ta pizza była łatwa do odgrzania czy łatwa do dzielenia się. Natomiast zobaczcie co się dzieje z pizzą neapolitańską, tą oryginalną pizzą, którą my też się teraz zajadamy w Polsce. Ona nie jest wcale już takim tanim street foodem, a raczej przynależy trochę do takiej pizzowej elity. Duża w tym zasługa wspomnianego stowarzyszenia, które doprowadziło do tego, że w 2009 roku Komisja Europejska uznała pizzę neapolitańską za tradycyjną specjalność. Czyli to oznacza, że pizza napoletana ma ten znak jakości, gwarantowana tradycyjna specjalność, który oznacza, że między innymi nazwa tej potrawy jest specyficzna. No, trudno tutaj polemizować pizza napoletana jest bardzo specyficzna. Poza tym wymogiem, żeby dostać, się ten certyfikat, jest to, że produkt musi posiadać specyficzny charakter. Tutaj też zdecydowanie ten specyficzny charakter tego charakterystycznego ciasta z szerokimi brzegami, jego przygotowania, wyrastania, pieczenia. No, zdecydowanie tutaj wszystko się też zgadza. I ostatnia rzecz to to, że produkt musi posiadać tradycyjny charakter, który powinien być wyrażony na przykład za pomocą tradycyjnych surowców, składu czy sposobu wytwarzania. Tutaj też pizza neapolitańska spełnia właściwie wszystkie te kryteria. Ten wypełniony wniosek przez Stowarzyszenie do Komisji Europejskiej stał się dzisiaj trochę taką biblią jeśli chodzi o przygotowanie pizzy, ponieważ to przygotowanie musiało tam być bardzo szczegółowo rozpisane. Zerknijmy więc w te dokumenty i sprawdźmy, czym pizza napoletana różni się od innych. Przede wszystkim jej składniki to mąka, woda, sól i drożdże tylko i aż. Bardzo ważne jest to, że pizza ma nieregularny kształt, ale jej średnica nie może przekroczyć 35 cm. Brzegi mają być wysokie, natomiast część środkowa ma mieć maksymalnie 40 cm. Z dopuszczalnym odchyleniem plus minus 10%. Przy czym grubość brzegów to około 1-2 cm. Pizza ma być miękka, elastyczna, dawać się łatwo złożyć, a przy tym mieć bardzo charakterystyczny, intensywny i przyjemny zapach. Przygotowanie ciasta na pizzę neapolitańską nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, ciasto trzeba wyrobić. Jak to kiedykolwiek robił, to ręcznie ten wie, że nie jest to łatwe i wymaga trochę siły i czasu. W pizzeriach oczywiście robię to dzisiaj maszyny, i tutaj też jest zaznaczone, że można takiej maszyny do wyrabiania ciasta użyć. Potem ciasto musi wyrastać na blacie przez dwie godziny. Następnie pizza ręcznie formuje kulki z ciasta. Jedna kulka powinna ważyć od 180 do 250 g. Jest to uzależnione od tego, jakiej wielkości pizza robi dana pizzeria. Potem pizze umieszczane są w specjalnym pudełku do wyrastania i wyrastają jeszcze od 4 do 6 godzin. Po tym czasie nasze ciasto jest w końcu gotowe do tego, żeby zacząć robić z niego właściwą pizzę. Pizza musi być formowana ręcznie. To jest bardzo ważny zapis, żeby ten okrągły kształt uzyskiwać przy użyciu dłoni, nie żadnych wałków albo maszyn, które ułatwiają formowanie ciasta. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że podczas formowania pizzy w ręku można równomiernie przesunąć pęcherzyki powietrza ze środka ciasta na jego brzegi. I dzięki temu właśnie tworzą nam się te puchate brzegi wypełnione pęcherzykami powietrza. Żadna maszyna jak do tej pory nie jest w stanie odtworzyć tego ruchu, który robi pizzajolo. Jeśli chodzi o dodatki na wierzchu pizzy, to dopuszczalne warianty to marinara i margherita. Można się zastanawiać, dlaczego tylko te dwie, skoro przecież w samym Neapolu na pizzy kładziono od dawna bardzo różne składniki. Chodzi tutaj bardziej o pewne uproszczenie dla celów kodyfikacji i stowarzyszenie w ogóle też oceniając pizzerię, nie skupia się aż tak bardzo na tych dodatkach, ponieważ ważniejsze od tego, co my na tej pizzy położymy jest dla nich sam Sposób przygotowania. Właśnie to ręczne wyrabianie ciasta na końcu, w sensie ręczne formowanie tego placka, wyrabianie, wyrastanie ciasta to jest dla nich ważniejsze niż sam wierzch. Pizzy. Ale najważniejszym przepisem zawartym w tym wniosku do komisji jest temperatura pieca. Otóż pizza powinna być pieczona w piecu opalanym drewnem, bo właśnie ten piec pozwala uzyskać temperaturę, która dochodzi do nawet 500 stopni Celsjusza. Taka temperatura gwarantuje, że nasza pizza powinna być gotowa w przeciągu 60-90 sekund. I to się nazywa fast food. Ta wysoka temperatura pozwala też na uzyskanie tych charakterystycznych, zrumienionych brzegów i daje taki wyjątkowy, trochę wędzonkowy aromat. Stowarzyszenie we wniosku napisało o piecach opalanych drewnem, ale certyfikuje też restauracje, które mają piec elektryczny albo piec gazowy. Najważniejsze jest to, czy uda się w nim uzyskać tak wysoką temperaturę, jaka jest potrzebna do upieczenia pizzy. Kiedyś nawet padł taki pomysł w Brukseli, żeby tę wymaganą temperaturę zmniejszyć do mniej więcej 250 stopni Celsjusza. Jak możecie się domyślać, Włosi się oburzyli i wniosek bardzo szybko zboiany gotowali. Nie ma prawdziwej napoletany bez tej temperatury sięgającej prawie pół tysiąca stopni, jak piszą członkowie stowarzyszenia we wniosku, Pomidory, utraciwszy tylko nadmiar wody, pozostają gęste i zwarte. Zastosowany ser mozzarella jest roztopiony na powierzchni pizzy. Bazylia oraz czosnek i oregano wydzielają intensywny aromat, przy czym nie wyglądają na przypalone. Brzmi jak pizza idealna. I teraz pytanie: czy w związku z tym, że mamy tak dokładny przepis, każdy może przygotować tak samo dobrą pizzę? Zresztą dokładny przepis na taką modelową pizzę znajdziecie też na stronie stowarzyszenia. Sama znajomość tego przepisu jednak nie wystarczy. Dużo zależy też od warunków panujących w samej pizzerii, np. temperatury otoczenia. Warto poznać swoje miejsce pracy, zanim w ogóle się do pieczenia pizzy zabierzemy. Nie można też zapominać o umiejętnościach pizzajolo, które w przypadku pizzy będą po prostu kluczowe. Takie szczegółowe przepisy z jednej strony coś nam dają, bo kodyfikują te tradycje, o czym wspomniałam, ale też coś zabierają. Dlatego, że jeśli ktoś chce traktować, pizzę jako pole do eksperymentów, a pizza jest na te eksperymenty wyjątkowo podatna, to może mieć problem z uzyskaniem certyfikatu. Wiele pizzerii w ogóle się o członkostwo w stowarzyszeniu nie ubiega, ponieważ mimo, że robią bardzo dobrą pizzę, no to nie chcą się właśnie w te wszystkie regulacje i wymagania bawić i nie chcą być tym w jakikolwiek sposób ograniczeni. Ale sami wiecie, jaki my mamy stosunek do certyfikatów. Uwielbiamy je. Stąd też w ogóle powstał ten cykl autentyczny problem, tutaj podcastowy, ponieważ my kochamy rzeczy, które są oznaczone jako oryginalne i autentyczne. I dlatego też, jeśli pizzeria może się pochwalić tym charakterystycznym znakiem, którym jest ubrany na biało pizzajolo, trzymający zieloną łopatkę do wkładania pizzy do pieca z czerwoną pizzą na niej czyli znak, jakości właśnie zapewniany przez stowarzyszenie prawdziwej pizzy neapolitańskiej, to my taką pizzerię automatycznie wartościujemy jako lepszą od innych. Nawet jeśli pizza tam nie będzie nam jakoś wybitnie smakować, czy też to nie będzie do końca nasz styl pizzy, to i tak mamy takie poczucie, że to jest pizzeria, która robi pizzę oryginalną, pizzę autentyczną, pizzę jak z Neapolu. W Polsce certyfikatem może się pochwalić 16 pizzerii. Pierwszą z nich była poznańska Forni Rossi. Dzisiaj między innymi na tej liście znajduje się krakowskie Nolio, czy katowicka Vera Napoli, młodsza siostra tyskiej La Fontany. Ale też nie jest tak, że są tam same duże miasta, bo na przykład mamy pizzerię Zielona Górka z Pabianic i generalnie kilka też takich mniejszych miejscowości też na tej liście jest. Często zanim pizzeria uzyska taki certyfikat, certyfikat pizzajolo jedzie do Neapolu na szkolenie, bo, tak jak powiedziałam, bardzo wiele zależy od jego umiejętności, a nie tylko od samych składników czy odpowiedniego przepisu. Muszę tutaj od razu też zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie wiele osób pisząc czy mówiąc o dawnym Neapolu popełnia błąd i nazywa pizzajolo także na przykład ulicznych sprzedawców. Oni jednak nie wytwarzali pizzy, a częściej pracowali po prostu dla konkretnych pizzerii i pizzajolo część pizz właśnie sprzedawali u siebie w lokalu, a część dawali takim sprzedawcom i później pod koniec dnia otrzymywali od nich zysk. Wyjątkiem wśród handlarzy ulicznych byli handlarze oferujący pizzę fritta, czyli pizzę smażoną w głębokim tłuszczu. Ona była dużo łatwiejsza do przygotowania, ponieważ nie wymagała posiadania pieca, a jedynie palnika, płomienia i naczynia z tłuszczem. To była zupełnie osobna kategoria sprzedawców. Najczęściej znowu ich system sprzedaży wynikał z biedy. To były osoby, które mieszkały zwykle w tak zwanych bassi, czyli mieszkaniach na parterze wychodzących wprost na ulicę. W ten sposób bardzo często też zarabiały kobiety i mimo, że wśród pizzaioli też zdarzały się kobiety, to w tej grupie zdecydowanie było więcej mężczyzn. Natomiast jeśli chodzi chodzi właśnie o uliczne sprzedawczynie pizzy fritty, to one tam przeważały. Pamiętajcie też, że smażenie czy pieczenie pizzy w gorącym oleju albo w rozgrzanym do czerwoności piecu miało też aspekt higieniczny. Napol miał dość nieciekawą sławę miasta, w którym bardzo często wypłuchały epidemie cholery i wręcz trzeba było wykazywać się odwagą, żeby do niego pojechać. Dlatego takie przygotowywanie ulicznego jedzenia gwarantowało, że niczym się nie zarazimy.

Ale wracając do pizzy. Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z pizzą neapolitańską nie pomyli jej z żadną inną. W historii o królowej Małgorzacie opisałam pizzę jako pomidorowe parujące bajoro i takie dokładnie mam skojarzenie. Środek pizzy neapolitany jest miękki, a brzegi wyglądają jak napompowane. Antonio Pacze mówi, że zanim zaczniemy jeść pizzę, to żeby najprościej sprawdzić, czy ona jest dobrze zrobiona, to powinniśmy przełamać brzegi i sprawdzić, czy są w nich pęcherzyki powietrza. Jeśli są, to znaczy, że pizza miała czas wyrosnąć i że pizza Joli odpowiednio ją przygotował. Później powinniśmy te brzegi powąchać. Ich zapach ma nam przypominać świeży chleb, ale nie powinniśmy wyczuwać w nim drożdży. W ogóle w przypadku pizzy neapolitańskiej ilość drożdży jest minimalna i też dlatego ta pizza tak długo wyrasta. Te wszystkie procesy prowadzą do tego, że na naszym talerzu ląduje pizza, która jest bardzo miękka i którą wcale niełatwo zjeść w taki sposób, żeby wylądowała w naszych ustach, a nie na ubraniu. Ja polecam metodę składania. To znaczy, bierzecie kawałek, rożek zawijacie do góry i łapiecie ten kawałek tak, żeby brzegi też zawinęły się do środka. Robicie trochę taką kopertę, ale nie myślę, że jestem taka mądra, ponieważ sama wiele razy byłam cała w pizzy, bo nie zdążyłam jej donieść do ust i w tym przypadku sprawdza się dobre tempo. Po prostu zajadamy. Wkładamy do buzi jak najszybciej po oderwaniu od talerza. A ponieważ pizza najlepiej smakuje jeszcze gorąca, ta szybkość jedzenia jest nawet wskazana. Można też niby jeść pizzę nożem i widelcem, ale nawet jak to mówię, to jakoś mi jest tak dziwnie i nieprzyjemnie, ponieważ pizza, tak jak hamburger tak jak hot dog. To jest jedzenie uliczne. W XIX-wiecznym Neapolu naprawdę nikt nie przejmował się tym, że nie ma sztućców i to w ogóle charakteryzowało pizzę, że można ją było zwinąć i po prostu zjeść idąc. Dlatego my dzisiaj, mimo że siedzimy w restauracji, nie róbmy sobie tego. Nie używajmy noża i widelca, ponieważ to zupełnie zmienia doświadczenie jedzenia pizzy. Dotykanie tego ciasta rękami, wkładanie go bezpośrednio do ust sprawia, że przyjemność tego jedzenia jest po prostu dużo większa. Ale to nie wszystkie wymagania, jeśli chodzi o pizzę neapolitańską, ponieważ pizza ta nie bardzo nadaje się do dostarczenia w dostawie. Wiele knajp w ogóle nie ma tej opcji. Często jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, to wziąć pizzę na wynos i zjeść bezpośrednio przed lokalem, jeśli na przykład nie ma w nim miejsca lub z jakiegoś innego powodu nie możemy zjeść jej w środku. Nie powinno się też pizzy neapolitańskiej zamrażać, ponieważ po odpieczeniu stanie się najzwyczajniej w świecie niesmaczna. Jedyna słuszna opcja to tak naprawdę zjeść ją w pizzerii. Pamiętam, jak rozmawiałam kiedyś o tym z Bartkiem Kierzunem, krakowskim makaroniarzem i pytałam go o jego patenty na zrobienie pizzy w domu. I on mi powiedział, no, mam jeden patent, nie robić jej w domu. Na pizzę we Włoszech się wychodzi, bo jest to aspekt towarzyski, społeczny, wiecie, siedzimy, dzielimy się pizzą, Gadamy, śmiejemy się, a poza tym w domu, no trudno nam będzie uzyskać w piecu temperaturę 500 stopni Celsjusza, nie sądzicie? Jest taka scena w programie Searching for Italy, który prowadził Stanley Tucci dla CNN, kiedy on rozmawia właśnie z jedną z mieszkanek Neapolu, i ona mu opowiada, że to było najgorsze w czasie pierwszego lockdownu podczas pandemii, że nie można było wyjść na pizzę. Po zniesieniu lockdownu wszyscy ruszyli hurtem do pizzerii i pizzerie nie nadążały z wypiekaniem pizz. No dobra, ale różne sytuacje w życiu się zdarzają. Nie bądźmy takimi ortodoksami, zobaczmy co się da zrobić, jeśli pizzę już zamówiliśmy w dostawie. Jeśli przyszła ciepła, no to jeszcze możemy ją zjeść i powiedzmy, że będzie ok. natomiast no w tym pudełku i tak będzie taka trochę zaparzona. Dlatego najlepiej rozgrzać piekarnik na maksa i włożyć ją na chwilę właśnie do takiego gorącego piekarnika, Albo opcją jest też podgrzanie jej na patelni, na suchej patelni kładziemy pizzę i trochę ją podpiekamy, dzięki czemu będzie chrupiąca. Mimo że nie uzyskamy takiego smaku jak w pizzerii, to jest szansa, że będzie ona przynajmniej smaczna. Natomiast jeśli chodzi o pizzę mrożoną, to szukając różnych informacji do tego podcastu, natknęłam się na to, że jedna z moich ulubionych pizzerii warszawskich, Ciao a Tutti, wypuściła właśnie swoją pizzę mrożoną. Pizza jest dostępna w sieci sklepów Frisco, które realizują dostawy przez internet. Można ją sobie zamówić z tego co pamiętam w trzech smakach i odgrzać w domu. Pizzę na miejscu w ciała tutni mogę wam w ciemno polecić, natomiast tym rożoną ciężko powiedzieć, ale warto odnotować, że takie próby w ogóle są podejmowane. W takim razie. Odpowiedzmy sobie na jeszcze jedno pytanie, czy pizzę napolitańską na rzeczywiście tak trudno przygotować w domu? No tak, no bo nie uzyskamy tej temperatury w piekarniku, ale możemy spróbować taką pizzę zrobić i możemy do tego oryginału trochę się zbliżyć. W opisie do tego podcastu podlinkuję wam dwa przepisy. Po pierwsze sprawdzony przepis z bloga Pizza Made in Poland, który jest bardzo szczegółowy i macie tam wszystko dokładnie rozpisane, co robić, jakich błędów nie popełniać i w jakie produkty koniecznie się zaopatrzyć, a drugi przepis to jest przepis Sophie Loren. Podaję go tu bardziej jako ciekawostkę, ale być może też zdecyduję się go przetestować. Sofia Loren to jest osoba, która przecież powiedziała kiedyś, że woli jeść pizzę i pić wino niż być w rozmiarze zero, a nawet zagrała pizzajole w roku 1954 w filmie Złoto o Neapolu w reżyserii Vittorio De Sica i ma też o Tworzyć sieć swoich włoskich restauracji. Więc kto wie. Może Sofia zna się na rzecz. Pizza neapolitańska wzbudza wiele kontrowersji. To charakterystyczne miękkie ciasto z puszystymi brzegami, to, że pojawia się na stole niepokrojona na kawałki, to, że powinniśmy zamawiać jedną pizzę na osobę, bo ona występuje raczej w jednym takim dość średnim rozmiarze, to, że ma mało dodatków i one są bardzo proste, to wszystko sprawia, że ta pizza jest trochę inne niż to, do czego przyzwyczaiły nas sieciówki. Ileż to ja się zarzutów co do tej pizzy nasłuchałam. A że nie chrupiąca, a że za duże brzegi, a że przypalona. My tak naprawdę dopiero od niedawna się do tej pizzy przekonaliśmy. Pizza, czy w ogóle dania kuchni włoskiej zaczęły się u nas w kraju pojawiać w okresie PRL-u, ale no to była taka kuchnia włoska robiona z tych produktów, które były dostępne tutaj, czyli podrabiana. Trudno inaczej nazwać pizzę z PRL-u, która była gruba na takim drożdżowym albo kruchym spodzie, zwykle z pieczarkami i cebulką. Pamiętam, że moja mama robiła ją często też z szynką i żółtym serem, i ta pizza bardziej przypominała nasze zapiekanki niż faktycznie pizzę włoską. Pierwsze pizzerie pojawiły się w Polsce w latach 90., i w ogóle te włoskie knajpy w tamtym czasie, no z Włochami to nie miały za wiele wspólnego. go Dzisiaj mamy z jednej strony wielką popularność pizzy w dostawie. Mamy wszystkie sieciówki, które do nas dotarły. Mamy pizzę, hud, dominos. No generalnie tych sieciówek trochę jest. I ta pizza od nich jest zdecydowanie od Neapolitańskiej inna. Przede wszystkim zaczynając od składników i sposobu wykonania. No w sieciówkowych pizzach tych składników możemy mieć tyle, ile dusza zapragnie. Możemy sobie dokładać je w nieskończoność. Poza tym pizzę z sieciówek zwykle charakteryzuje Rozbuchana kreatywność. Możemy tam znaleźć absolutnie wszystko, i taki ananas czy kurczak to jest naprawdę pikuś. Teoretycznie ta sieciówkowa kreatywność powinna kontrastować z prostotą oryginału, z prostotą tego, co możemy znaleźć w Napolu, ale po pierwsze pamiętajmy, że już w XVIII wieku na pizzę w Napolu kładziono bardzo różne rzeczy. Pisał o tym też Aleksander Dimag, który opowiadał, że cena pizzy uzależniona jest od tego, co akurat pizzajoli mają pod ręką? Czyli na przykład, jeśli udał się połów i mamy małe rybki, to cena pizzy z małymi rybkami będzie mniejsza, albo na przykład, jak zbiory oliwek były średnie w danym roku, to pizza z dodatkiem oliwy będzie droższa. Składniki na pizzy były więc bardzo mocno uzależnione od tego, co po prostu było w danym momencie dostępne. I dzisiaj nawet w Napolu znajdziemy pizzy. Pizzerie, które podają taką nowoczesną wersję pizzy z ananasem. Oczywiście to nie będą te stare, kultowe miejsca, ale nawet w samym Neapolu powstaje dużo nowoczesnych pizzerii, które chcą z tą tradycją dyskutować i na nowo ją interpretować. My tak narzekamy trochę na te sieciowe pizzerie, ale to one przecież rozsławiły pizzę na świecie i to dzięki nim w ogóle my dzisiaj znamy to danie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek szukamy tej pizzy, Autentycznej pizzy oryginalnej. Szukamy jej między innymi w pizzeriach w Polsce, których coraz więcej powstaje właśnie robiących pizzę w stylu neapolitańskim. Jest to doprowadzone nawet do takiego już punktu, że kiedy chciałam ostatnio zjeść pizzę, która nie byłaby pizzą neapolitańską, to miałam poważny problem, bo przyszły mi do głowy może ze dwa miejsca. I mówimy tutaj o Warszawie, czyli teoretycznie z jednej strony to jest miejsce, w którym te trendy się rozwijają szybciej i są bardziej intensywne, ale z drugiej strony miejsce, w którym też powinien być większy wybór. A tutaj pizza Napoletana zdecydowanie dominuje. Ja najlepszą pizzę Napoletanę jadłam w Warszawie w lokalu Pizza Yolo. Tam wszystko się zgadza: zarówno ciasto, jak i sos, jak i wszystkie składniki, które lądują na górze pizzy. Ale czy powiedziałabym, że to była ta pizza najbardziej autentyczna nie do końca. Dlatego, że mimo, że wszystko się tam zgadza, jeśli chodzi o sposób jej przygotowania, to dla mnie tę autentyczność pizzy neapolitańskiej trochę tworzy też samo miejsce. I dlatego uważam, że żeby rzeczywiście poczuć, czym ta pizza jest dla neapolitańczyków, to trzeba wybrać się na wycieczkę do Neapolu, usiąść w cieniu Wezuwiusza i spróbować tej pizzy w jednej z tamtejszych knajp. W Neapolu te miejsca, które dziś uznajemy za historyczne pizzerie, w większości powstały między I a II wojną światową, w czasie kiedy pizza była nadal takim typowo lokalnym specjałem. Chyba najbardziej znaną pizzerią w Neapolu jest L'Antica Pizzeria da Michele, czyli pizzeria, w której o swoim związku z pizzą opowiadała Julia Roberts w filmie Jedz, módl się i kochaj. Menu jest tu bardzo ograniczone, a pizza, mówiąc szczerze, wcale nie najlepsza. Warto natomiast wybrać do pizzerii Di Matteo, w której pizzy próbował sam Bill Clinton podczas pobytu w Neapolu w 1994 roku. Albo do wspomnianego już Gino e Toto Sorbillo. W Neapolu szukajcie też pizzy a Portafolio, czyli pizzy, która jest składana jak portfel. Dzięki temu łatwiej jeść ją idąc. Albo pizzy Fritty, która Nota Bene znalazła się pod lupą stowarzyszenia prawdziwej pizzy napolitańskiej i którą właśnie to stowarzyszenie chce też certyfikować jako kolejny element dziedzictwa kulinarnego Neapolu. Poza tym jednym z nowych trendów jest pizza w stylu canotto, czyli w stylu pontonowym, ponieważ jej brzegi są ekstremalnie napompowane, ekstremalnie puszyste, a ciasto jeszcze delikatniejsze niż przy tradycyjnej Napoletanie. Czy któryś z tych rodzajów jest mniej autentyczny? dzisiaj jest na wszędzie. Jej sława sięga nawet Japonii, gdzie są świetni pizzajoli, którzy zresztą przyjeżdżają często uczyć się swojego fachu w Neapolu. A później serwują pizzę z wasabi i tuńczykiem i nie ma w tym też nic złego. Co jednak sprawiło, że pizza stała się aż tak popularna na całym świecie i dzisiaj jest zdecydowanie numerem jeden, jeśli chodzi o fast foody? Przede wszystkim to, że pizza jest odpowiednio swojska i odpowiednio Egzotyczne. Z jednej strony jemy coś, co dobrze znamy, ale z drugiej ta forma przypomina nam o wakacjach we Włoszech. Lubią ją zarówno dzieci, jak i dorośli i jest dobra zarówno na co dzień, jak i od święta. Jest świetna do zamówienia na rodzinny obiad, ale też na randkę. Dobrze sprawdza się w pizzerii, ale też jeśli mówimy o sieciówkach, w dostawie. Szybką dostawę pizzy do Absurdu doprowadziła sieć Dominos, ponieważ kiedy oni powstali, to jej założyciel oferował, że jeśli pizza nie dojedzie do Ciebie w 30 minut, to on pokry koszty tej dostawy. Później to zamieniono chyba na tam 3 dolary za opóźnienie. Generalnie Dominos miał słynąć z błyskawicznej dostawy. Powodowało to wiele problemów, a przede wszystkim powodowało to wiele wypadków, których sprawcami byli dostawcy tej sieciówki. Dlatego z czasem Dominos jednak się z tego wycofał. Popularność pizzy wynika też z faktu, że to jest danie, które smakuje każdemu, bo ma mnóstwo wariantów. Nawet jeśli ktoś nie lubi sosu pomidorowego, który wydawałby się nieodłącznym elementem pizzy, to może przecież zamówić pizzę biankę albo pizzę z puree ziemniaczanym. Generalnie dla każdego coś się znajdzie. Karol Helstowski mówi, że smak to tak naprawdę tylko jeden z elementów, dla których decydujemy się zjeść pizzę, bo powody mogą być bardzo różne. Z jednej strony są to po prostu mody i trendy, ponieważ pizza jest modna, tak jak dzisiaj modna jest pizza napoletana. Modny jest, żeby się nią zachwycać i znać knajpy, które ją serwują. Z drugiej strony pizza kojarzy nam się z Włochami i trochę je reprezentuje. Poza tym jest tania, a poza tym czasami po prostu. Jest i to już sprawia, że chcemy ją zjeść. Pizza dzisiaj buduje włoską tożsamość dwojako w samych Włoszech, ale i na świecie. W 2017 roku została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO, ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że to nie sama pizza została tam wpisana, ale sztuka jej robienia, a dokładniej Art of Neapolitan Pizzaiolo. Rzeczywiście ten pizzaiolo dzisiaj w pizzeriach jawi się trochę jak taki artysta-rzemieślnik, który piecze pizzę w tym wielkim piecu. Ma to w sobie coś z takiego rytuału też, co nam jako gościom oczywiście bardzo się podoba. Co ciekawe, jesteśmy skłonni wierzyć, że Włosi kochają pizzę tak jak cały świat, ale nie do końca tak jest. Elena Kostyukowicz w swojej książce Sekrety włoskiej kuchni, która jest uznawana za bardzo dobrą pozycję, jeśli chodzi w ogóle o kuchnię włoską, twierdzi, że pizza we Włoszech stoi trochę w opozycji do makaronu. O ile makaron kojarzy się z domem, z wielkim parującym garem makaronu na środku kuchni i rodziną gromadzącą się wokół niego, tak pizza kojarzy się częściej z wychodzeniem i ze znajomymi. I jak pisze Kostyukowicz, idąc do pizzerii, możesz wybrać co z 10 rodzajów pizzy, natomiast makaronu jest aż 700 rodzajów mówimy tutaj o kształcie i trzeba umieć się z nimi obchodzić wiedzieć, który pasuje do jakiego sosu wiedzieć, co oznaczają poszczególne nazwy. Generalnie, sztuka makaronu jest dużo bardziej skomplikowana niż sztuka pizzy i podobno dzięki temu jest też bardziej doceniana przez Włochów. Oczywiście mówię o tym trochę z przymrużeniem oka, ale warto pamiętać, że pizzę we Włoszech powinno się jeść głównie w Neapolu. Ewentualnie jeszcze w grę wchodzi Rzym ze swoją cienką pizzą, ale generalnie nie radziłabym Wam zamawiać pizzy w innych regionach Włoch, ponieważ one z tego nie słyną, one często pizzy nie lubią aż tak bardzo, jak nam mogłoby się wydawać i lepiej tam zjeść jakiś lokalny specjał, niż fiksować się na to, że koniecznie we Włoszech musimy spróbować pizzy. Bo to, że pizza równa się Włochy, to jest nasze wyobrażenie na ten temat, ani koniecznie rzeczywistość. Kuchnia i dania, które zdobyły popularność na całym świecie, mają to do siebie, że cały czas się zmieniają i myślę, że poznamy jeszcze niejedno oblicze pizzy. Paradoksalnie powstanie tego stowarzyszenia prawdziwej pizzy neapolitańskiej sprawiło, że napoletana stała się dzisiaj dość droga, ponieważ no, trzeba sprowadzać oryginalne, dobrej jakości składniki, trzeba przestrzegać tych wszystkich zasad, i finalnie ze street foodu i takiego taniego jedzenia, dzisiaj pizza stała się daniem restauracyjnym. Jednym z miejsc, w których bardzo mocno możemy doświadczyć tego, że pizza może też być daniem fine diningowym, jest restauracja Pepe Ingrani na obrzeżach Neapolu, prowadzona przez Franco Pepe. To jest restauracja uznana za najlepszą pizzerię na świecie. W której podejście do pizzy właśnie jest takie fine diningowe. Takie też techniki trochę się do niej stosuje i Franco Pepe podaje tam na przykład pizzę jako deser. Bawiąc się tradycją, oferując różne smaki, natomiast bardzo mocno też skupiając się na lokalności i jakości składników. Zaskakujące jest to, co z pizzą napoliteńską stało się na świecie i też w Polsce, ponieważ ona stała się jakąś taką alternatywą do tego, co zwykliśmy nazywać po prostu pizzą. Wydaje mi się, że mamy dzisiaj taką koegzystencję. Z jednej strony mamy sieciówki, z drugiej tą Oryginalną pizzę neapolitańską. Z trzeciej jeszcze coś pomiędzy, czyli restauracje, które próbują robić dobrą pizzę, ale nie przestrzegają tych wszystkich zaleceń stworzonych przez Stowarzyszenie Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej. Możemy jednego dnia jeść oryginalną pizzę Napoletanę, a drugiego dnia zamówić pizzę z pizza Hut. I to jest jak najbardziej w porządku. Przypomina mi się w tym kontekście pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Ugly Delicious, sprowadzonego przez Dave'a Changa, w którym on właśnie bierze na warsztat różne produkty, różne potrawy i pokazuje, jak one mogą być interpretowane. Pierwszym z nich jest właśnie pizza. On tam dość obrazoburczo mówi, że jeśli coś mu nie smakuje, to nie interesuje go to, że to jest autentyczne. Bo autentyczne nie zawsze musi oznaczać, że będzie to opcja dla każdego. I Chang mówi, pewnie lubię zjeść włoską, pyszną pizzę, ale lubię też zamówić pizzę z sieciówki i z nią mam zupełnie inne skojarzenia, zupełnie inne sentymenty i to też jest dobra opcja. Bez względu na to, którą pizzę wybierzemy, jej jedzenie ma przynosić nam radość, ma nam sprawiać przyjemność. Jednak nie sądzę, żeby któryś z nowych wynalazków pokonał na dłuższą metę potękę ciągnącego się sera i aromatu dojrzałych pomidorów. Nawet jeśli jeśli ta autentyczna pizza z szerokimi brzegami i miękkim bajorowatym środkiem nie przypadnie nam do gustu to warto wiedzieć, że jest coś takiego jak pizza napoletana i że to od niej tak naprawdę wszystko się zaczęło. O tym, czy teraz weźmiecie w rękę telefon i zadzwonicie po pizzę w dostawie, czy pobiegniecie do pobliskiej pizzerii serwującej pizzę napoletanę, albo czy kupicie bilety do Neapolu, zdecydujecie już sami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia!